Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem House. No cóż, Fallout 76. Lecimy sobie dalej. Postanowiłem, że nie będę jakoś tam za bardzo czekał. Od razu nagram kolejny odcinek, bo a czemu nie? Też miejcie co oglądać, nie? Pokażę wam, skończyliśmy sobie na tym, że profity wybierałem. Wziąłem rusznikarza, teraz mogę tworzyć broń trzeciego poziomu. Powiem szczerze, nie było nic ciekawego. Najgorzej mnie denerwuje to, że na przykład w agility i w percepcji powtarzają się, więc nie wiem, czy to się później jakoś stakuje, chyba nie. Na przykład w percepcji mam 10% więcej obrażeń, zadają mi pistolety nieautomatyczne i w agility mam to samo, 10% zadają mi większe obrażenia pistoleta nieautomatyczne, więc ja nie wiem, czy jakbym na przykład sobie w agility wykupił to 10% i tutaj to 10% i bym to wsadził, nie, tutaj i tutaj, to bym miał w sumie 20%, nie wiem jak to działa, bo w sumie połączyć bym nie mógł, bo to jest jakby z agility, a to jest z percepcji, więc nie wiem, tak jak tutaj miałem połączone, nie, no to mam trzeci poziom tego, więc no nie wiem, to jest dyskusyjny temat. Postanowiłem, że sobie dalej to sprawdzę. Tutaj jesteśmy jeszcze w tym, w tej zajezdni. Ale tu widzę, że nic ciekawego za bardzo nie będzie. Chociaż przejdźmy się jeszcze kawałek dalej. Może tu będzie coś ciekawszego, jakaś większa hala jest. Jest dnia. Halo? Halo, czy ktoś tutaj będzie? Kurczę, zawsze w Falloutie 4 cały czas były rdzenie fuzyjne, no to jest tutaj całkowita pustka. Nikogo tutaj nie ma, oprócz stanowiska chemicznego. Aha, jest. Myślę, co to jest, a to ja mam. No dobra. Broni raczej nic tutaj nie mogę. Znaczy nie mam za bardzo co. To było chemiczna? A. Chciałbym. Chciałbym znaleźć stanowisko kucharskie, bo mam coś do wypieku, że tak powiem, ale niestety nie wiem za bardzo gdzie to zrobić, bo mam surowe, o, surowe mięso i tak dalej, no a kończy mi się właśnie to jedzenie, w sensie jedzenie i picia też już średnio mam. Widzę, że tu butelka pomiłka coli. Dobra, to już takich śmieci nie będę bardzo zbierał, bez przesady. Ma to kilka kondygnacji. Zobaczmy, tu mamy jakiś terminal. Może się czegoś dowiemy. Pistolet automatyczny. Co? Terminal zdrajcy? Czy zarządcy? Już nie widziałem dokładnie, co tam pisało. Wiadomość dnia. Z powodu niezadowalającej wydajności pracy wszystkie dni wolne do końca roku zostały odwołane. Okej. Zarządcy jednak. Terminal zarządcy. No dobra. No to nic tutaj takiego ciekawego w tej zajezdni nie było. Szczerze mówiąc.
Przejdźmy się tutaj kawałek dalej. Jakby druga część tej hali. Ja lubię tak sprawdzać. Pułapka jakaś? Nie. Ktoś jest na górze. I szperacz. Dobra, mamy warsztat. Natomiast nic mi to nie da teraz. Aż to zobaczę, co ja mogę sobie tutaj stworzyć. Mogę też ponaprawiać jakieś bronie czy coś, ale w sumie nie są chyba... Znaczy chyba, sprawdzałem ostatnio. Też tak bardzo popsute nie są. O, tutaj mogę sobie... amunicję zrobić... miny... Nie wiem... Kurczę... Plastik... O kurde... Ja muszę sobie... zaraz... dokładnie sprawdzić, co mi jest potrzebne. Mam tak... Tu mam wbrud... Tu też... Do strzelby trochę może... I do tego... Jakie tu idą pociski? Tu mam to, tu mam to. Dobra. 44 i ogniwa fuzyjne. 44 i ogniwa. A sobie coś zróbmy. 44. I ogniwa. Rdzeń plazmowy? Tam z tego co pamiętam w poprzednim odcinku. Rdzeń fuzyjny, a nie plazmowy. Coś mi tu nie gra. Do czego jest ten plazmowy? Wykorzystywany, nie mam pojęcia. A, to strzelby jeszcze miałem, ale okej. Może gdzieś coś znajdziemy. A ty miałeś coś? Złom. W takim razie nic specjalnego. On był gdzieś na górze, nie? Jak swoją drogą. Może na górze znajdę coś jeszcze. A, ciekawego. Strasznie mi klatki spadają tutaj, nie wiem dlaczego. Co się tutaj dzieje z tym Falloutem, albo z moim sprzętem. A, żebym musiał sobie coś zmienić, nie? Ale kurde. Brak funduszy, nie? Wiecie, jak to jest. Jeszcze... Nie wiem, czy poruszać ten temat, bo... Jeszcze inaczej, jakbym coś zarabiał na tym YouTubie, nie? A tak, no to... Wiecie, jak jest. Sorry. Widzisz, tutaj jeszcze były schody wyżej. I jeszcze wyżej. Luźne śruby. Ciekawe. Ciekawe miejsce. Trochę mięsa.
Wiśniowa niuka. Klej domowej roboty? Trutka na szczury. Wędka. Zobaczmy te luźne śruby. Może się do czegoś przydadzą. Wymalowane wiadro się przydaje, bo... jakiś większy kompleks. Dobra, to wiecie co? Sobie tam wrócimy zaraz. Pewnie jesteście ciekawi, nie? Jak to wszystko tu wygląda. Linia produkcyjna, parcie, to jest węgiel, czy co oni tu produkowali? Na razie obczajmy ten jeden budynek i miejmy to z głowy. Zastanawiałem się też, czy by nie zrobić, bo ja przeszedłem grę The Other Worlds. To wiecie, co to jest na pewno. No, twórcy Fallouta, tak? Się obudzili w innym uniwersum nagle i tamta gra jest cholera fajna. Ja ją przeszedłem. Teraz trochę żałuję, że nie zrobiłem serii. O, w końcu. I tak się właśnie zastanawiam, czy by czasami jej nie nagrać, bo fajna gra. Naprawdę fajna gra. To The Other Worlds. I no cały czas gdzieś to mi chodzi. Ja cały czas w ogóle mam zainstalowane to. A no wiecie, kiedy to wyszło, nie? Znaczy, wiecie, te osoby, które się interesują, wiedzą. To już wyszło chyba w tamtym roku jeszcze. Listopad? Coś takiego, już nawet sam nie pamiętam. I przeszedłem to dosyć szybko. A dlaczego dosyć szybko? Bo... ta gra jest cholernie, cholernie krótka. I to jest według mnie wada. Bo gra jest naprawdę dobra. Ale to nie ma o czym mówić, nie? Być może jak zrobię serię z The Other Worlds, to wszystko opowiem. Wracając jeszcze do perków. Nie wiem dlaczego ostatnio nie... jakoś nie dostaję perków takich, które wiecie, podwyższą mi jakby tutaj umiejętności otwierania drzwi i tak dalej w ogóle. Teraz zobaczyłem, że mam merkę trochę, o, będzie lepiej. Więc nie wiem. Dobra. Już mamy uprzejone. Ach, myślałem, że siądzie na dach. Więc sprawdźmy jeszcze tą drugą część. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś... o! Dużo aluminium. Jakiegoś zadania. W tej lokacji, bo... no tak to jest, ja też miałem problem z tym w Falloutie 4. Że ja sobie chodziłem, eksplorowałem, a później... kurczę, w te same miejsca kierowały mnie zadania. Shit. Dobra, to jest tamten budynek. Tu są jeszcze te różne budynki. W tym odcinku skupię się chyba właśnie na tylko łażeniu, tutaj eksplorowaniu. Mam nadzieję, że was to nie zanudzi jakoś. Ale patrzcie tam. To jest to... kurde, ale to jest ogromny ten... nie wiem... jak to nazwać nawet? To nie jest wyciąg, tylko... patrzcie, czy to nie jest otwarte? Niestety nie mogę tam wskoczyć. Niestety albo niestety. To mi wygląda na połączenia jakieś energetyczne, które mógłbym włączyć.
Obawiam się, że to będzie jakieś zadanie tutaj. Wyjdzie tam i tam gdzieś. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. No i tam, kurczę, tam dalej nie będę. Nie będę szedł. Jakaś droga, kurde. Fantastyczna sprawa. Tam jest chyba więcej niż ten jeden robot. Znaczy więcej tych robotów jest. Ale mi klatki spadają. O Jezusie. Ja coś muszę zrobić z tym komputerem już. To jest masakra. O! Co my tu mamy? T60. Nie pamiętam, jakie ja mam. Co to ma być? Aha, to to. Czy jestem w tym miejscu? Otwórz ponownie kopalnię. Co to ma być? Z chęcią bym to zrobił, ale tam na pewno będą te te grzebokrety na cholernym poziomie. No właśnie. O kurde. Oh shit. A propos grzebokretów, kurde, już mi się myli wszystko. Lekaj jeszcze można ich jakoś uciupkać. Gdzie jest ten skubaniec? Idę po ciebie. Fajna ta splówka, lubię ją. Jeszcze jeden gdzieś tu łazi. Wiem. Karabin szturmowy. Dużo szafek. Kilof. Wybuchowe pudełko kapsli. Niesamowita historia. Gdzieś tu jeden jeszcze łazi. On jest pewnie na dole. Pilnuję wejścia. O kurde. O kurde. No to nieciekawie. Nieciekawie. Jakby się wyżej gdzieś dostać.
Można by ich było strzelać jakoś z góry. Zawsze te jakieś punkty umiejętności by wpadły. Przynajmniej z tego strzelania, już nie mówię o tym, żeby ich tu jakoś oskurować. Może się uda jakoś tutaj wejść wyżej. Oni tu będą mnie widzieć i będą strzelać do mnie. Aha, nie ruszaj się. Ty mały, gruby... Śmierdzielu. No dobra, byłaś. I got you. Fajna ta spluwka. Fajne wrażenie dodaje. Chyba nawet większe niż... Zabawkowy kosmita. Nawet większe niż karabin. Strzelba. Dobra, jeszcze 4 minuty na otwarcie tej kopalni. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić. Raz już tam byłem. No i kurczę. Nie było to za fajne doświadczenie. Okej. Okay. A weźmy ten plastik jeszcze. Jestem tu sam, co? Opuszczony szyb Alain. Zobaczmy. Otwórzmy tą kopalnię. Ale mam nadzieję, że ja tam nie będę musiał wchodzić. Tu mamy co? Aha, do wymiany. No właśnie. Ja już brałem w czymś takim udział. Nie wiem, z czym to się dzieje. Wchodzę tam i po prostu. Się dzieje. Attention, shaft reopening detected. Support personnel, please initiate collection and auto runner repair tasks with caution. Structural instability detected. Shit. To jest nie za dobry pomysł, żeby się tutaj pchać, ale no trudno. Przynajmniej spróbujemy. Z tymi... Znaczy, ja i tak już mam podbity level, nie? Więc... Troszeczkę mi inaczej. 8 poziom. Kolego. Kolego, chodź tu. Jak? Bierz materiały i złom, zanim kopalnia się zawali. Skąd mam wiedzieć, jak wygląda ten złom?
to chodzi? Patrzeć na te ściany tutaj, kurde. A. Ładnie to spluwa idzie, kurczę, podoba mi się. Dobra, i to są te... te autogórnicy, które wymagają naprawy. Ja nie wiem, czy to zrobię w 4 minuty. Gdzieś się tu za... O, spokojnie. Wypijmy za błędy. Dajmy im... Na 8 poziomie jest. Samemu tutaj, kurczę, to jest... troszeczkę niebezpiecznie, że tak powiem. Mam 3 minuty, znaczy niebezpiecznie, no. Chodzi mi o to, że... sam... nie zdziałam coś za dużo. Dobra, dostał. Spróbujmy przynajmniej kawałek. Co się stało? Zniknął mi gościu. Reinitialization complete. Beginning mineral harvest. O, serio, jeszcze mi tutaj... Attention, citizens. Dobra, tu kopię. Nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Trochę złomu jest. Thank you for your cooperation. Że to co? Autogórnik musi pracować. Żetony zostały wydane. Nie wiem co to. Jezus. Sniffer systems engaged. Local mineral deposits documented. Proszę użyć żetonu, on mówił, że... ale... Issuing claim tokens.
Gdzie masz to wydawanie żetonów? Ja muszę spadać stąd, bo się zaraz zawali wszystko. Dobra, mam spadać, co? Piętnaście sekund. Czy mi się uda? O kurde, napraw autogórników, chroni autogórników. Szukaj skarbców zawierających dodatkowe nagrody. Po powrocie do powierzchni wykorzystaj swoje żetony w terminalu wymiany. Stability failure detected. Immediate evacuation is required. Failure to exit in a timely fashion will result in docked pay. Priority responder message incoming. Immediate evacuation of the First Friends Church in Charleston is required due to swarming vermin. Brewing in this area does reveal salvage, but well-equipped trained personnel can recover. Civilians should remain clear while the bells ring. O. Już udało mi się. Zebrać jednak. Trzy żetony. No dobra. Wbiliśmy poziom przy okazji. Jakieś jeszcze jedno zadanie, coś mi tutaj jakaś babka mówiła. Przed chwilą. Nie, dobra. Już. Kurde, co tu się dzieje? Szczerze mówiąc, nie chcę już mi się tego eksplorować. Znaczy, chce mi się, ale. To jest dosyć obszerny obszar i. Obszerny obszar. Ciekawe. No najważniejsze, że wyszliśmy z tego cało, co? Się udało. Tutaj są te roboty, kurde. A w ogóle tak, ja już to nagrywam. Dosyć długo, więc... A może to już sam sobie przeeksploruję, co? I zobaczymy się gdzieś kiedyś. W kolejnym odcinku. Tak przynajmniej mi się wydaje. I tak chyba zrobię. Dobra, więc nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapce w górę i tak jak mówię, powtarzam to już pod każdym odcinkiem, że dajcie znać w komentarzu, na jaką serię macie ochotę, jaką grę chcielibyście zobaczyć. Ja też wspominam, że mam ochoty na takie, znaczy ochotę na troszeczkę starsze produkcje 2012, 13, 14. Jeśli macie jakieś fajne swoje typy, to dajcie znać i pomyślimy. A tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.